Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Dzień dobry. Kłaniam się. Jarek Kuźnier, bardzo dziękuję za spotkanie, szanowny pan. I dziękuję za to, że poprowadzisz mnie trochę, pani Grażyno, przez Koszalin, jeśli pozwolisz, dobrze? My się kompletnie tutaj nie ogarniamy. Ja bym chciał na Wake'a. Dobrze, ja w ogóle nie znam. A, to idealnie tego. Się strzelić. Możemy sobie strzelić, przepraszam. Oczywiście, że tak, tutaj. Jak prowadzący z pisarką. O, patrzymy? Dobrze. Poszło? Bardzo dziękuję. To co? Bruksela, Koszalin, dwa światy, ale połączymy je tutaj teraz w jednym. Młodzi i film. Tak. Jak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o film i no, młodych? Dzisiaj jest wielka różnorodność, szczerze mówiąc, i młodzi mają niezwykły rozmach. Także jestem zaskoczona miło, że jest tak dużo gatunków. Mamy rzeczywiście i komedię romantyczną, i filmy, które w ogóle proponują jakiś taki inny świat. Są elementy fizyki, są elementy metafizyki, jest psychoterapeutycznie czasami, także rzeczywiście niesamowite te filmy są, takie pełne rozmachu i pełne swojej własnej wizji przede wszystkim. Co się takiego zdarzyło na świecie, że nagle te talenty tak fajnie eksplodowały, że dzisiaj jak popatrzysz na kino, to niezależnie od tego, czy to są starszaki, czy młodziaki, to jest tak samo dobrze. To prawda, to prawda. To jest jakiś taki wysyp, jak kiedyś z muzyką w latach 80. mam wrażenie, prawda? Kiedy wystąpił zespół The Cure i potem wokół niego była masa jakichś wspaniałych też zespołów. Jest rzeczywiście chyba tak, że rzeczywistość nas w tej chwili niepokoi. I to jest dla twórców. A czyli jest o czym mówić. Tak, jest o czym mówić. Tak, jest tylko z tym, że uwaga, można zrobić przerysowaną groteskę czasami. I tutaj i my, twórcy literatury, i twórcy filmu, musimy bardzo uważać, bo jest czasami takie zagrożenie. W Filharmonii Szczecińskiej, boże, Koszalińskiej, kiedy zaczynaliśmy dzisiaj spotkanie z przedstawicielem Kabaretu Koń Polski, też o tym sobie rozmawialiśmy, że w sumie niby jest łatwo, bo jest o czym mówić, jest z kogo kpić, żartować, na kogo uprawiać satyrę, ale to ma, ten kij ma dwa końce, bo właśnie nie można przesadzić. Tak, nie można przesadzić, tak. I właśnie to się w literaturze w tej chwili wydarza, że powstają takie groteski, powstają, używa się tych motywów z rzeczywistości, tylko problem polega na tym, że ta rzeczywistość jest tak groteskowa, że przerasta literaturę, w związku z tym nie ma sensu sięgać do literatury jakby chwilowo. No ale mam nadzieję, że my przez to przejdziemy, to trzeba przetrawić, bo to są rzeczy, które, no nie wiem, to co się dzieje w tej chwili w polityce z Trumpem, czy na Węgrzech, czy to są rzeczy, które nas przerastają po prostu w tej chwili. Ale zastanawiam się, w sumie dla sztuki to, tak jak powiedziałaś, dobry moment, bo ona jest w stanie to złapać i chyba tylko ona czasem jest w stanie dorysować takie konteksty, których bieżące newsy nie są. Tak, tak, a poza tym daje, wiesz, taki wymiar głębszy, to znaczy wydaje mi się, że pokazuje przede wszystkim, gdzie to może pójść. Są próby w ogóle pokazania takich ciągu dalszego, że widzieliśmy wśród tych filmów festiwalowych między innymi taki, który mówi, co może być dalej. Także to też jest ciekawe. Druga w ogóle tendencja jest taka, że sztuka w tej chwili zaczyna odchodzić w abstrakcję. Pokazywane są filmy, które mają tak osobny świat, że widzę, że to jest jakby czy chęć ucieczki, czy zaproponowania po prostu czegoś innego, co tak nie boli, jak ta rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Dać się rozerwać, ale mądrze. Tak, 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 tak. Ale to też jest do myślenia. Na przykład są filmy, które zdecydowanie dają do myślenia i pokazują, okej, my jesteśmy w tym naszym świadku takim, który się miota, ale wyżej jest coś więcej, jest ciekawiej i spójrzmy na przykład na, nie wiem, zjawiska fizyczne, zajrzyjmy może do kosmosu. Może znajdziemy odpowiedź, dlaczego Trump jest Trumpem. Tak, na przykład. Orban jest Orbanem. I co się stało w ich komórkach DNA, że tacy się urodzili. Ale jednocześnie nie wiem, czy to jest tak samo w filmie, ale patrząc po, nie wiem, odbiorcach amerykańskich mediów, gazet, że ludzie w tym świecie, w którym otwierasz rano internet, telewizję, cokolwiek, gazetę, bierzesz papierową do ręki, coś czytasz, ale nie masz 100% pewności, że to jest prawda. Tak. I że ludzie zaczynają wybierać
takie miejsca, nie wiem, kultury, sztuki czy mediów, gdzie nie muszą sprawdzać po wielokroć, czy aby na pewno jest tak, jak pisze. Tak, no mamy ten te fake newsy, prawda? Mm. To jest w tej chwili takie zagrożenie, że ja w pierwszej chwili, jak myślałam, jak zobaczyłam, że Orban wprowadził karę za pomaganie... To jest uchodźcą, prawda? Tak, i myślałam, że to jest fake news. Za pomoc dziecku, czy nawet napojenie dziecka wodą, tak. jest też jakaś kara, może nie od razu więzienie, ale jest kara, że w sumie zbliżyłeś się do przestępstwa. Tak, tak, tak. Ale zwróć uwagę na przykład te foki w Polsce. Wystarczy jedno zdanie rzucone gdzieś i uruchamia to jakąś taką lawinę okrucieństwa i lawinę, taką furię właśnie w ludziach, która gdzieś tkwi. Ja nie wiem, co się dzieje, być może jest jakieś przeludnienie i my jako gatunek po prostu staramy się wygryźć nawzajem, ale rzeczywiście wzrasta takie tempo okrucieństwa, także to jest dość... Te filmy, które na Festiwalu Młodzi Film się pojawiają, bo młodzi to co to znaczy dzisiaj w kinie i wśród tego, co widzisz, to jest 30+, czy 20+? To jest między 20+, a 30+, czyli ten wiek, kiedy trudno powiedzieć nawet na wygląd, jak ile człowiek ma lat, ale tak, chyba do 30 kilku, wydaje mi się, że 40 już jest jakimś maksymalnym tutaj, także nadal są młodzi. Różni, jeśli chodzi o... Są kobiety, na szczęście, są filmy u nas w pełnym metrażu, chyba 3 kobiety, reżyserki. Myślę, jako kobieta z takim ucieszeniem się, że bardzo kobieta, dużym ucieszeniem, tak, dlatego, że właśnie wiesz, wracając do Brukseli, moje koleżanki, kiedy ja tutaj siedzę, napisały mi, że właśnie otworzył się w tej chwili festiwal w ogóle z wielkim rozmachem w Brukseli, międzynarodowy, na którym na 32 filmy zgadnij, ile kobiet reżyserowało. Skoro się ucieszyły, to pewnie powiedzmy 20. Nie, 4. Nie ucieszyły się, tylko się wściekły. Także na 32 filmy tylko 4 to są filmy zrealizowane i wyreżyserowane przez kobiety. Dlatego protestowały. Stały z kartkami 4 na 32 i protestowały przed tym kinem. Ale to jest tak, że co? Bo trudniej wam kobietom zdobyć pieniądze na ten film, trudniej kobietom zdobyć fajną historię, nie wiem. Wiesz co, to jest nie, to jest chyba coś takiego, jak ja tłumaczyłam mojemu synowi, dlaczego być może warto parytet wprowadzić w niektórych sytuacjach. To obowiązkowy, tak, bo on mówi, ale przecież mogłaś zostać pilotem. Ja mówię, tak, mogłam zostać pilotem, tylko kiedy ja wchodziłam do samolotu jako dziecko, to widziałam, że prowadzi, za sterami jest dwóch panów, ale drinki rozdają dwie panie. Tak, czyli masz, wiesz, ten taki... Wbiło się do głowy, że... No oczywiście, podprogowo to dostajemy. Dlatego teraz fajnie, że podprogowo dziewczynki mogą dostać wiadomość, że 3 filmy przynajmniej spośród tych pokazanych w tym konkursie to są nasze. Tak. Ale z drugiej strony, patrząc na polskie kino, Szumowska radzi sobie tak samo świetnie, jak radzi sobie każdy inny facet. Tak, no jest Kasia Adamik, oczywiście jest Agnieszka Holland, jest Olga Hajdas, jest właściwie ten duet od razu załatwia parytety, nie? Tak, o, gdzie tak. jest parytet w duecie Adamik-Holland właśnie? Musimy ich zapytać. Dają nadzieję te filmy, które są na festiwalu w Koszalinie? Dają, tak, tak. To rzeczywiście, wiesz, pokazuję młodym ludziom, bo ja tak myślę sobie, że skoro jest to film młodych filmowców, to też młodzi ludzie powinni to oglądać i pewnie tak robią. To pokazuje, że ciekawe jest to, co jest w nas takiego indywidualnego. Tam jest kilka takich filmów, które naprawdę proponują własną propozycję. Ona nie jest może do końca dojrzała tak w 100%, bo to są młodzi ludzie i bardzo dobrze, że to nie jest takie do końca wypindrzone jakby na maksa, tak? Natomiast niewątpliwie jest to wizja całościowa i to jest jakiś taki przekaz, który robi wrażenie duże. Dlatego myślę, dla młodych ludzi ważne jest, żeby oni wiedzieli, że to, co jest w nas, to jest istotne. I komercjalizowanie, dla pieniędzy można gdzieś na boku robić, ale ważne jest, żeby przekazać coś istotnego tak naprawdę. Młodym łatwiej, myślisz, ogarnąć ten świat współczesny, który jest, żeby zamknąć go w jakąś właśnie fabułę, historię? Ja myślę, że mają odwagę, wiesz. To znaczy jest... Nie bawią się chyba już takie dzielenie włosa na czworo. Widzą, że coś jest nie tak i jakoś tak, wiesz, wchodzą w to. No pamiętaj Baudelaire, prawda? To jest młody. Baudelaire miał już 17 lat chyba, także ja stawiam na młodych. Tylko zastanawiam się, skąd się bierze też, czy im później, może tak, czy oni dzisiaj we współczesnym świecie, widząc, że mają technologicznie te same możliwości, które ma każdy, prawda? Tak, bo wypożyczyć kamerę to już nie jest takie trudne, że im z uwagi na tą ich młodzieńczą siłę, na ich młodzieńcze spojrzenie i właśnie na dostęp do technologii łatwiej walczyć ze starszymi?
Wiesz, to chyba nie trzeba walczyć, bo warto chyba jakoś współpracować. Łączyć. Tak, i w ogóle nie, jakby w PS robię, nie jestem za kultem młodości w żadnej kwestii, dlatego że niewątpliwie dojrzałość ma ogromne zalety. Tam się zresztą w niektórych filmach młodych ludzi bywa taka wada, że nie słuchają środowisk na przykład, czyli kręcą o czymś. Jasne. I nigdy nie, chyba nie byli w tym środowisku. Także, wiesz, właśnie dojrzałość by pokazała, że fajny masz pomysł, ale warto zrobić research na ten temat, warto pójść. Ach, są fajne historie dzisiaj, bo zastanawiam się, co jest siłą dzisiejszego filmu zrobionego przez młodych. Ich młodzieńczość, czy historia, którą potrafią po młodzieńczemu opowiedzieć? To drugie, zdecydowanie, bo wydaje mi się, że, wiesz, nie ma co mitologizować, młodość jest taka, jest, wszyscy ją znamy mniej więcej, szczęśliwie przeszliśmy przez ten okres, wydaje mi się, że to naprawdę się powtarza. Zmieniają się tylko te obyczajowe jakieś realia. Może to być interesujące środowiskowo, ale wydaje mi się, że wizja tych młodych ludzi jest ciekawa, dotycząca świata. Nie wiem, futurystyczna nawet. To też może być... Tak jak wspomnieliśmy, czasy takie, że chyba tylko futurystyczne. Można je opowiadać. Grażyna Plebanek, bardzo dziękuję za spotkanie. Za chwilę jeszcze będziemy mieli więcej czasu przed kolejnym spotkaniem i kolejną rozmową w Onet Rano, ale wcześniej najważniejsze informacje w dużym skrócie. Iwona Kutyna w studiu w Warszawie i Onet 24. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.